strach wychodzić na ulicę? No, ja po 21:00, nawet już ciemno jest, to ja nie wychodzę. Się boję. Chodzą tacy gówniarze, piją, demolują, ćpają, policji nie ma. Raz jedna osoba została pobita, drugi raz została pobita. Ludzie mają poczucie strachu. Jeżeli atakują, to atakują w grupie, czują się bezkarni. Od wielu miesięcy w Dusznikach Zdroju panuje strach przed bandą młodych ludzi, którzy opanowali ulice i zastraszają mieszkańców. Do pobić, wyzwisk i wymuszeń dochodzi regularnie. Ofiarami są starsi, często schorowani ludzie. Na początku września bestialsko został zamordowany 67-letni mieszkaniec Dusznik. Brat rano pojechał na ryby. Wrócił po 12:00, wziął sobie wodę i wyszedł. Po godzinie 18:00 kolega mojego męża zadzwonił i mówi, że zdzichu nie żyje. No nie pozwolili nam go zobaczyć, bo tak był pobity. Czy ktoś widział, jak ten młody mężczyzna katuje pani brata? Tak, bo tam kupa osób było, ale jak policja przyjechała, to nikogo nie było, tylko nikt dwóch nie zareagował? Nikt. Sprawcą okazał się 17-latek. Silny i wysportowany mężczyzna. Przez lata ćwiczył kickboxing. Wraz z trzema starszymi braćmi i kolegami stworzył bandę, która budzi strach wśród starszych mieszkańców. Za bestialskie zabójstwo 67-letniego mężczyzny został aresztowany na 3 miesiące, ale nie przyznaje się do winy. Policja nie widzi problemu. Według statystyk Duszniki Zdrój to spokojne i bezpieczne uzdrowisko, a banda chuliganów nadal przesiaduje pod oknami mieszkańców i urządza libacje. Sytuacja stała się na tyle niebezpieczna, że ludzie zorganizowali specjalne spotkanie z policją, na które poszliśmy z kamerą. Ta grupa, o której cały czas rozmawiamy, jest państwu doskonale znana. Jakie konkretne działania podjęła policja, aby rozbić tą grupę bandytów? To nie jest zorganizowana grupa przestępcza, której celem jest, nie wiem, terroryzowanie miasta. Mamy do czynienia z grupą młodych mieszkańców miasta, którzy, musimy sobie powiedzieć, są uciążliwi dla miasta, ale to nie znaczy, że policja tutejsza, lokalna, nie interweniuje i nie próbuje skutecznie działać ku temu, aby ich zapędy przestępcze zostały ograniczone. 2 tygodnie temu został bestialsko zamordowany starszy mężczyzna. Doszło do kilku pobić również starszych osób. A pan mówi o uciążliwości? Sprawca pobicia jest w tej chwili tymczasowo aresztowany. Czyli nie funkcjonuje w tej lokalnej społeczności. Co do pozostałych osób, nie widzimy ich na terenie miasta w tym momencie. Państwo ich nie widzicie, bo państwa po prostu tutaj nie ma. Posterunek policji w Dusznikach do tej pory funkcjonował do godziny 15:00. Jestem przekonana, że wszystkie przestępstwa są dokonywane późnym popołudniem albo wieczorem. Posterunek policji funkcjonuje w takim zakresie, jak mają zaplanowaną służbę policjanci tego posterunku. Ale dziś słyszeliśmy wielokrotnie, że naciskając na klamkę, mieszkańcy mieli przed sobą zamknięte drzwi. A na drzwiach są ogłoszenia, co robić w przypadku, gdy posterunek jest zamknięty, bo na przykład dzielnicowy lub kierownik jest poza posterunkiem.